Bo teraz na rynku obecnie tulei jako takich nie ma. Możemy ściągać za wielkiej wody dartony. I teraz jak to się ma twój produkt Proto do dartonów? Siemanko, witam na Red Turbo Channel i dzisiaj materiał inny niż zwykle, bo gościem moim będzie nie zawodnik, a raczej polska firma tworząca mega fajne produkty. Obecnie znajdujemy się w Lublinie przy siedzibie Jack Motorsport, ale jestem tutaj, żeby Wam pokazać produkty Proto Sleeve'a. Jest tutaj mój silnik, który będzie robiony właśnie przez firmę na produktach Proto Sleeve. Jakie to są produkty, o co w tym wszystkim chodzi? Oglądajcie materiał, bo będzie ciekawy. Słuchajcie uważnie, bo czeka też na Was rabat. Więc co? Deszcz pada, ale z cukru nie jesteśmy, nie? Idziemy. O! Dzida. Kruca bomba. Jest poniedziałek, więc mnie wpuszczą. A jesteśmy tu. Chodzimy. Gdzie my się znajdujemy teraz obecnie? Jack Motorsport, hala serwisowa. I co tu się dzieje? Tutaj obrabiamy wszystkie podzespoły, modyfikujemy głowice, bloki, wały, korbowody, sprawdzamy tłoki, pierścienie, pasujemy dołu, górę, silniki. Okay. Dużo tego? No, wystarczy popatrzeć, jest troszeczkę. A to dopiero początek magazynu, możemy przejść zaraz dalej zobaczyć, ile tego jest. Tutaj mamy magazyn podzespołów, które czekają na modyfikacje lub na decyzje klientów, na części zamienne. Wszystko to, co do motosportu, jest do przygotowania. Trochę ditków tu leży. Skalę XXL też robicie? Tak, też robimy. Możemy w razie czego wrzucić i do Hondy, nie wiem, do BMW, do czego tylko chcecie. Raptem 60 litrów pojemności. Czego to jest mogę? To jest Cummins. Okej. Okay. Czyli jak chcemy budować najszybsze diesle w Polsce, na świecie, to właśnie mamy motor do zdjęcia, tak? V16, Cummins, tak. Zapraszamy. Grubo. Sporo tego tutaj. Mają rozmach. A tutaj leży, moi drodzy, silnik. Już jest mój, ale to nie jest mój pierwotny, bo mój pierwotny, jak ci, co oglądają, wiedzą, że uległ zniszczeniu. Czyli po obróbce, po wyciągnięciu tulei z Krotoszyna oczom ujrzał się pęknięty blok. No, tam taka była przebitka z Dawidem. Więc to jest kolejny blok. Jest wał, spinka wału. I to jest chyba już nie ta, którą ja kupiłem, bo chyba tu jest ta, którą ja kupiłem i ona się nie nadawała. Korby, tłoki, nowe tłoki z FMIC, bardzo dziękuję za super ofertę. Śruby ARP. No i będę czekał na swoją kolej, nie ma ciśnienia, no bo mamy już sierpień, więc ja jestem zwolennikiem, że powolutku, na spokojnie, niż na szybko i mam wyjeżdżać jeszcze we wrześniu czy w październiku. Wolę sobie poczekać przez zimę, tym bardziej, że auto stoi też u blacharza. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku sobie pojadę gdzieś na zawody. Zobaczymy, jak to będzie działać. Oczywiście będziemy robili na tulejach Proto Sleeve'a, mokrych tulejach, najmocniejsze żeliwo. I co? Zobaczymy, jak to będzie działać. Mam nadzieję, że super. Znaczy super, no najważniejsze, żeby wytrzymywało. Mocy będzie plus minus tyle samo. Jedynym aspektem, którym będzie nowym, będzie przejście na alkohol. I właśnie przez V-Powera i już dużo koksu gdzieś tam dochodziło do spalania stukowego i Stefan, którego pozdrawiam, Jack Motorsport, ocenił, że tłoki byłoby dobrze, gdyby były nowe i właśnie tym oto sposobem są nowe tłoki Wiseco. Jak już mówiłem, dzięki FMIC.
Ci wszystko opowiem. Oprócz tego, że będą mokre tuleje wstawione. Proto Sleeve. Widzę piękne tłoki wisek od tarmi. Powiedz proszę, bo my znajdujemy się dzisiaj... Mówię proszę. Tu! A ja tu na Maryku, tu lubię. Jack Motorsport. Tak. Ale cała ta obróbka tego mojego bloku będzie polegała zupełnie na czym innym. I będzie w innym miejscu. Tak, no częściowo będzie tutaj, jeśli chodzi o obróbkę bloku, będzie wykonywana tutaj na tych maszynach, które są za nami, zaraz sobie przejdziemy do nich, ale przede wszystkim będziesz miał tam topowe tuleje naszej marki ProtoSleeve. Mokre, na żywie sferoidalnym, ładnie uszczelnione o ringach na dole, z zostawaniem powyżej płaszczyzny, mega profi zrobione, po najmocniejsze moce. Gdybyś chciał nawet sobie skamować, nie wiem, 700-800 koni, a wiem, że raczej nie, ale gdyby, będziesz miał taką możliwość. Tutaj świetne tłoczki nam dostarczyłeś, jeszcze do tego Wiseco. Myślę, że to polata spokojnie. Tak? Tak. Gwarancja do drzwi? Nie, gwarancja do tego, kto będzie stroił. On dalej. Do bramy się nie znamy. My podajemy pałeczkę, a on dalej. Zawsze wina jest po stronie stroiciela, zapamiętajcie to. Nie, jak coś wybuchnie, to zawsze stroiciel jest winny. Nie, ja się tak śmieję, ale z reguły tak się w środowisku przyjęło, że jak już coś się wydarzy, to winny jest stroiciel, bo źle przeklikał. A jak mamy na to dowody, to tym bardziej. Jako ciekawostkę można pokazać, że mamy tutaj blaszkę grubości 0,2 mm z żeliwa. Ale z żeliwa. Z żeliwa sferoidalnego, gdzie tak naprawdę każde żeliwo, gdzie jest, powinno być kruche, no to tutaj widzimy, że jednak po tym procesie sfery jest tutaj bardziej elastyczne, tak? Bardziej przypomina właściwościami stal niż normalne żeliwo. Także dzięki temu jest ta tuleja dużo mocniejsza niż to zwykła. Odpowiedź, dlaczego żeliwo sferoidalne, a nie żeliwo szare. Dokładnie. Powinno się stosować na tego typu projekt. Tak. No to widać. Wygina. Powinno być lepiej. No pewnie, że tak. Zdecydowanie lepiej. Będzie lepiej. Jakby coś mamy winnego. Tamten pan. Czy robiąc reklamę ProtoSleeve'a, jak się ktoś obejrzy ten materiał i się zgłosi, że widział i powie, że Red Turbo Channel, zrobicie mu... No czasowo nie zrobicie szybciej, bo wiadomo, że każdy czeka na swoją kolejkę i trzeba szanować wszystkich. Jasne. Ale czy jest szansa na rabat? Ustalamy tu i teraz 10% na tuleje, 10% na wstawienie. Nie ma sprawy. Ale na hasło Red Turbo Channel. Zawsze mówię, że Rabat to stolica Maroko, ale ty ładnie wybrnąłeś, także no. Zgłaszajcie się, żeby lipy nie było, że nikt się nie odezwie. Tak, będziemy czekać. Maszyny będą czekały puste. Chociaż już tam chyba jakiś odzew był, tak. Czy nie? Był, już zaczynają pisać, tak. Także pamiętajcie, wspieramy polskie produkty. To jest najważniejsze. Mamy tego od groma wiele polskich firm. Jack Motorsport i ProtoSleeve jest jedną z tych firm, które należy wspierać, a nie szukać po Bangladeszach. Nie? Tak. Dobra, co z tą maszyną? Z tą maszyną, jest gotowa, możemy idziemy? Skrywać. Zobaczymy? To idziemy, zobaczymy. Tutaj mamy próbkę, tak? Tulei. Tak, to jest próbka tulei, akurat mokre, ale bez kołnierza. Część to jest żeliwo sferoidalne, część żeliwo szare, do typowej takiej regeneracji, ale to jest pełni produkt nasz ProtoSleeve. Te tuleje są z? Wasze, nie wasze? Nasze. To są nasze tuleje pod marką ProtoSleeve, wyprodukowane w drugim dziale, tutaj nie mamy produkcji, na motosporcie, w drugim dziale produkcyjnym, wyprodukowane z odlewów, które są też w Polsce wykonywane pod nasze zamówienie, w pełni wartościowy materiał, naprawdę wytrzymały. A obrabiacie je tutaj? Potem już montujemy do bloków, im obrabiamy podtłoki, tak tutaj. Ekstra. Kończąc, jakbyśmy mieli, bo teraz na rynku obecnie tulei jako takich nie ma. Możemy ściągać z wielkiej wody dartony. I teraz jak to się ma twój produkt, Proto, do dartonów? My tak naprawdę mamy też różne modele tulei, tak samo jak darton. Darton ma midy, czyli najmocniejsze, mokre tuleje z żeliwa sferoidalnego. Ma też tak zwane serii 300, troszeczkę słabsze i tak samo my mamy produkty. Mamy produkty najmocniejsze, czyli żeliwo sferoidalne, tuleja mokra z kołnierzem, oringowana na dole. Mamy też troszeczkę do słabszych projektów, czy też do typowych regeneracji bloków tuleje z żeliwa szarego, ale ulepszanego. Nie jest to takie najzwyklejsze żeliwo szare, które jest stosowane na tuleje. Jest ono ulepszane, również z polskiej odlewni.
I dzięki temu tak naprawdę nasze produkty, zwłaszcza te tuleje sferoidalne, można w pełni przyrównać do tulei Gartomi. One są tak samo wytrzymałe, trzymają te same parametry, ale są tu i teraz na miejscu. Dużo mamy od ręki na magazynie modeli tulei. Wykonujemy również wszystkie na indywidualne zamówienia według rysunku projektu. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, potrzebę, nam przyśle, jesteśmy w stanie wykonać tak naprawdę każdy rodzaj tulei do każdego silnika. Jak już mówiłem, wspieramy polskie produkty. Po co tam zamawiać ze Stanów? Jak można mieć miesiące? Tak, jak można mieć tutaj. A cło i wszystko, cały transport drożeje. A cenowo taki Darton jak wychodzi w porównaniu do tego, co ty produkujesz? Jeśli porównamy sferoidalną tuleję, czyli Darton Meat z naszą sferoidalną mokrą, kołnierzową, to nasze się tak kształtują, około 30% są tańsze od Dartona. No i to jest argument, który po pierwsze przekonuje i namawia, żeby korzystać z waszych tulei. Dokładnie, zapraszam. Czy my coś jeszcze mamy do powiedzenia? Tyle tak naprawdę. Trzeba, że tak powiem, dzwonić, zamawiać, przesyłać bloki i jedziemy. Nie zawracać dupy, zamawiać. A. To jest ważne. Prostym przekazem. Dobra, nagram tu może jeszcze parę rzeczy i będziemy kończyć. Yeah, I'ma be a high roller. Move forward in the battle like soldier. In the game like closer. I'll be at the top of the chain straight owner. Yeah, got a different motor. I don't need any help, I'm alone. Co to za eksponaty? To są na przykład bloki Subaru z zamykanym kanałem wodnym, closed decki tak zwane. Tam mamy bloczek V6 do GTR-a z tulejami mokrymi, sferoidalnymi. No i głowice do Mitsubishi Evo, do Volkswagena 9 TDI, BMK. Wszystkie to są głowice przykładowe, jakie rodzaje modyfikacji, portingu kanałów, czy gniazda berylowe i tak dalej. To, co możemy wykonać przy głowicach podczas modyfikacji. Czyli tu w V6 już są te tuleje? Tuleje mokre, tak. Tuleje mokre. Bardzo ładnie to wygląda. No dobrze, to ja będę kończył. Poświęciłeś mi dużo czasu, dużo za dużo. Nie rozmawiam. Miałem okazję przyjechać. Tak jak mówiłem, wspierać polskie produkty na hasło Red Turbo Channel jest 10% rabatu na Proto Sliwa. Korzystać. Co? Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku 2025, to już w sumie za pół roku, będzie można upalać Hondę i wrócić na zawody jako tako, można powiedzieć. Bardzo dziękuję. Dzięki również. Miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia.